Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, co tam u Was słychać? Ja dalej nagrywam dla Was filmy na zapas, ale już jestem po pierwszym tygodniu na uczelni. Po powrocie w drugim semestrze mam zapierdziel totalny na przyszły tydzień. Ale pomyślałam sobie, że będę troszeczkę teraz może więcej dla Was nagrywać. Co my musimy, moi drodzy, zrobić? Chciałabym udać się do Jarkendaru. Tak, dobrze usłyszeliście. Do Jarkendaru. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym zakończyć zadania związane ze Spencerem. Plus, musimy iść do Kiliana, powiedzieć mu, że znaleźliśmy naszego kochanego typa. I to nie tutaj jest jaskinia. Że znaleźliśmy Teofila, który padł ofiarą ogrów. Pewnie część z Was się zastanawia, dlaczego nie poszłam tych ogrów bić. Mianowicie jest ich tam dosyć dużo. A ja nie chcę się narażać tam na razie. W ogóle tam wygląda, jakby się dało wejść, ale tam nic nie ma. Nie chcę się na razie narażać, bo jednak mimo wszystko stanowią jakieś tam w miarę spore wyzwanie. Tamtego grzyba już raczej nie uda nam się zebrać. Chyba, że wejdziemy jakoś tędy bokiem, ale wątpię, bo się na bank załączy Jarkendar. Tak jest. Więc chciałabym dzisiaj się skupić na odnalezieniu kostura dla Spencera, który znajduje się w starej bibliotece. Widzę, że w Jarkendarze leje deszcz. Jest burza totalna. Czy to dobrze? No nie wiem, chyba nie. Chciałabym się konkretnie na tym skupić. Więc pomyślałam, że nagram dla Was film. Myślę, że od 1 marca wrócimy do tego standardowego trybu, że odcinki pojawiać się będą już normalnie 4 razy w tygodniu. Nie tak jak to było teraz, że odcinki pojawiały się codziennie. No bo niestety aktualnie, jak jest ten okres uczelniany, to ja nie jestem w stanie sobie dobrze z tym wszystkim poradzić, dlatego nie chcę siebie przemęczać i nie chcę tak srać tymi odcinkami. Więc tak to właśnie wygląda. Porozmawiajmy sobie z Kilianem. Mamy informację, że Teofil nie żyje. Znalazłem Teofila. Padł ofiarą ogrów. Wielka to przykrość. Niech Adanos ulituje się nad jego biedną duszą. Wyślę wiadomość Nefariusowi, aby dowiedzieli się o losie Teofila. Co możesz powiedzieć o tym amulecie? Ten amulet miał przy sobie Teofil. Ach. Amulet szukającego ognika. To rzadki artefakt. Z jego pomocą możesz wytrenować szukającego ognika. Wytrenować. Jak to zrobić? No, jeśli będziesz umiał kierować swoim szukającym ognikiem, to będzie poszukiwał dla ciebie mikstur, broni, roślin i innych rzeczy. Okej. Myślę, że na razie ognikiem się nie będziemy jednak zajmować. Przejdziemy się tutaj, bo jeszcze tędy nie szliśmy. Tylko musimy uważać, żeby nigdzie nie spaść. Powiem Wam, że ja już dla Was ten odcinek kiedyś nagrałam, mianowicie gdzieś z tydzień temu, ale wywaliło mi nagrywanie w mniej więcej 2/3, ponieważ brakło mi miejsca na dysku. Tak, brakło mi miejsca, więc troszeczkę tutaj uznałam, że sobie odpocznę od nagrywania, że wrócimy do tego. Tym razem już też wiem, gdzie iść, co robić, więc troszeczkę przyspieszę tutaj tempo z tym odcinkiem. W porównaniu do wcześniej mamy jadowite krwiopijce. Myślę, że moglibyśmy zainwestować w kuszę troszeczkę, bo nasza ilość życia jest dosyć niezła, bym powiedziała, mimo wszystko. Dlatego się tak zastanawiam, czy ma to sens jakiś. Tego szczura mogę? Niedobrze. Aha, one mnie nie zatruwają jako tak, tylko ta ich para mnie zatruwa, okej. No niestety, dałam się troszeczkę podziabać. No, halo? Mogę pozbierać z tych rzeczy? O, super. Ja tak sobie klikam, klikam i tutaj jest goblinia jagoda. To już pamiętam ze swojego pierwszego gameplayu w tym miejscu. Mamy goblinki. Goblin wojownik. Wyglądają inaczej jeszcze niż inne wojowniki. Mają inne zbroje na pewno niż te klasyczne wojowniki, czy kibriki i te sprawy. Siema, goblinie.
Poczekajmy na tą jaszczurkę, która chyba uznała jednak, że nie będzie mnie chciała bić od razu. Pytanie, jakby to teraz zrobić. Wiecie co, chciałabym popchnąć Jarkendar jak tylko się najbardziej da, bo zależy mi na bonusach stałych z tabliczek. A niestety nie wiem, kiedy przyjdzie nam taka możliwość, że będziemy mogli z tego pokorzystać. Dlatego myślę, że na razie... W sensie może inaczej. Dzisiaj przyjdziemy do Jarkendaru głównie po to, żeby sobie tutaj właśnie zgarnąć ten kostur dla Spencera. Z nim pociśniemy dalej wątek, że tak powiem, tych zadań. O Jezu, ale bez sensu to było. Z nim pociśniemy wątek tych zadań, żeby go skończyć już tak full wypas. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. No bo jednak warto by było to zrobić. Do samych piratów na razie bym się nie udawała. Normalnie byśmy sobie zrobili czwarty rozdział, ale warto wybić mopki podobno. Więc to akurat bym chciała zrobić. Powybijać po prostu stworzenia. Bo to jest jednak exp, który się przyda. Nawet bardzo. Siema. Także akurat mopki tutaj fajnie by było pozabijać. Zobaczmy, co my tu mamy. Także mówię, po samym Jarkendarze nie chcę się bujać w 100% na razie. Szczególnie, że i tak większość zadań aktywuje się tutaj dopiero w czwartym albo piątym rozdziale. Więc za dużo tutaj nie uczynimy, możemy tylko poekspić. Jakby się ktoś zastanawiał, jak idzie mi na studiach, na razie odpowiedź brzmi: nie wiem, zaczął się nowy semestr, tak jak już wspominałam. I już widzę, że będę miała więcej zapierdzielu niż w poprzednim. Natomiast na razie jeszcze mogę sobie pozwolić na to, żeby wrzucać po 4 odcinki tygodniowo. Zobaczymy, jak to się wykreuje później. Może być tak, że zejdziemy do 3 odcinków tygodniowo. Dlatego też zależało mi na tym, żeby faktycznie odcinki przez ten czas, kiedy mam wolne i kiedy mam więcej czasu na nagrywanie, pojawiały się po prostu codziennie. I kanał jakoś bardzo na tym nie ucierpiał. Bałam się, że tak będzie, bo zawsze było tak, że jak spamiłam filmami, to one miały bardzo niskie wyświetlenia. Natomiast nie oszukujmy się, kiedy to robiłam, miałam dużo mniejszą widownię. A w ciągu ostatnich 3 miesięcy liczba osób subskrybujących mnie bardzo się zmieniła na pozytywną. W momencie, gdy to oglądam, bodajże kanał ma 988 subskrybentów. Być może jak wy to widzicie, to już jest 1000. Nie mnie to oceniać. Nie zależy mi na tym, żeby to było nie wiadomo jakie liczby, nie wiadomo w jakim czasie. Na razie się skupiam po prostu na przechodzeniu, bo bardzo lubię grać w modyfikacje do Gothica. Też jest to naprawdę fajna rzecz, bo też dużo oglądam youtuberów, którzy nagrywają modyfikacje do Gothica. Głównie Robina, ale jednak zdarza mi się też oglądać innych i jest dużo modów, które mi się bardzo podobały. I zauważyłam, że Gothic się klika tutaj na tym kanale, więc dlaczego by z tego nie korzystać, prawda? Skoro jest coś klikalne. No myślę, że warto było podjąć próbę tego, żeby ten kanał przeszedł typowo pod Gothica. Chociaż nie powiem, mam w planach nagrać też inne serie, ale zdaję sobie sprawę, że ich oglądalność będzie, znając życie, niewielka, prawda? I jakby tutaj chyba nikogo nie zaskoczę. Serio? Cień stwora na 2 hity? No to nieźle. I moi drodzy, jesteśmy w tym miejscu, chyba każdy kojarzy w Jarkendarze. Moglibyśmy sobie w sumie tędy nawet przejść. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł, jeżeli pójdziemy sobie właśnie tędy. Moglibyśmy sobie w sumie tam do jaskinki się zanurkować, o ile ona tutaj dalej w tej modyfikacji występuje, a widzę, że występuje. Więc chyba to nie będzie żaden problem, co? O, mamy aligatory. Gorzej, że one chyba mnie będą biły w wodzie, ale plupną, widzieliście to? O kurde, ale zamuliło tutaj. Ej, niedobrze, bo widzę, że one... Dzień dobry. Siema.
Tylko, że ja tędy nie wyjdę. W ogóle teraz tu mnie zaklinowały. No i nie wyjdę tędy. Niedobrze, no. Jestem ciekawa, czy za mną popłyną, ale raczej nie, bo nie umieją nurkować. Ta. Czyli tam musimy zeskoczyć klasyczną drogą. Dobra, te aligatory powinny się odbagować. Kurde, nie chciałam już bagować gry na samym początku, przychodząc tutaj. Po prostu chciałam sprawdzić, czy tam coś żyje. No i jak widać, żyje. Tylko... niestety... nie pamiętałam, że tam był taki podeścig. Być może on tam całe życie był. I mój błąd, że chciałam sobie wpłynąć od jaskini. Także i tak musimy tam zeskoczyć. Myślę, że przy najbliższej okazji to zrobimy. Powiem wam też, że teraz obrałam inną drogę. Tutaj nie byłam wcześniej, jak nagrywam dla was za pierwszym razem ten odcinek. Skupiłam się na tym, żeby przejść sobie skałami. Ale teraz w sumie dlaczego by nie skorzystać sobie z tego miejsca, nie przejść sobie tędy, zobaczyć co tutaj się dzieje. Widzę, że jest sporo przeciwników. Pytanie... okej, to są te polne TT, dobra. O nie, tu się coś blokujemy. O coś. I taki jedny polny pełzacz dosyć sporo bije, no nie? Nie uważacie? Powiem wam, że ja też tak chodzę, bo liczę, że gdzieś znajdziemy warsztat, bo ja niestety naprawdę nie wiem, gdzie jest, a chciałabym sobie ulepszyć pancerz. Specjalnie po to sobie garbowałam skórę z borsuka. No ale jeżeli się nie uda, no to halo, mogę stąd wyjść? Dziękuję. Ognista strzała pojedyncza. Sporo polnych pełzaczy. Podobno warto się dostać do miejsca Goblin Woods. Spadł na hita. Okej. Za niedługo będziemy mieli kolejny poziom. Miło bardzo. Warto by było się przejść do tego głównego miejsca, gdzie magowie wody mieli swoje miejsce, ale... okej, to zwykły cieniostwór. Tu jest w ogóle jakiś skarb do wykopania. Długi łuk. Wszystkie kuferki wygląda na to, że pozamykane. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Okej, trochę sztuk złota. Tam coś pod ziemią. Oh my god, jest, co tam się dzieje? Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Kwarcyt, złoto, ryba. Naprawdę? To wszystko? Na to wychodzi. Dobra, kopiemy. Nie spodziewam się cudów. Srebrny pierścień i dobry, długi miecz. Pokażcie mi go, jestem ciekawa. No jest dobry, ale nie dla mnie. Dobra. Wiecie co? Moglibyśmy się wyleczyć, bo pół życia nie mam już. Zrobiłam sobie kawę do nagrywania. W ogóle to się odprężam, bo dzisiaj mam wolne na uczelni. Więc... próbuję trochę tak zebrać myśli, czym powinnam się zająć, bo jak w pierwszym semestrze nie musiałam praktycznie nic czytać, to teraz mi dowalili bardzo dużo literatury i... no niestety, ale ta literatura mnie troszkę kosi. W ogóle też wam się pochwalę, że zostałam starościną na uczelni. Coś mi tutaj spadło... ty, bo to jest zawalone przejście, to ja sobie tak nie przejdę tędy. Trzeba będzie od strony bagien przejść, jakimś teleporterem? Znaczy ja dobrze wiem jak i wiem chyba dlaczego ktoś to zawalił, zapierdzielił. Okej, to w sumie fajnie, że tutaj jest zamknięty teren, bo będzie się po nim łatwiej poruszać. Jako, że wiecie, Jarkendar zawsze był rozległy i tak kusiło iść w jedną, w drugą, w 50. stronę. A teraz troszeczkę mamy takie minimalne ograniczenie, jeżeli chodzi o to chodzenie. Jest kloc. Nie chcę kloca. Okej, da się dalej tam wejść. Dobrze. To zejdziemy sobie do tych aligatorów.
Potem tutaj wrócimy normalnie. Będzie premia za wyczyn, czy coś w tym stylu? Czego tam jest coś w skale po drugiej stronie? To jest akurat mega dziwne. Jest premia za wyczyn. W sumie powinnam zanurkować od razu. Przyspieszmy troszeczkę czas. No i wypłyniemy od strony tych aligatorów. Już? Już naprawiło się. Zobaczymy, jak z takim aligatorem sobie radzę. Aha. Czego ja w ogóle mam jakieś... Nie mam pytań. Co my tu mamy? Złoto. Bryłka złota. Ciemny grzyb. Ciemne grzyby. Ciemne grzyby się przydadzą, bo można sobie manę z tego zrobić. Dobra, potem będę je znowu zżerać. Jak będziemy mieli około 50, to będziemy jeść. A wydaje mi się, że mamy już na pewno. No i co? I to w sumie wszystko. Dobra, to siup. Wypłyńmy stąd. I jeszcze raz musimy przebyć tą drogę, co wcześniej. Na szczęście już teraz będzie bliżej. Miałam iść do kanionu. Widzicie, co ja robię? Zajmuję się jakimiś pierdołami. Ale w sumie... Czy mi się gdzieś spieszy? Że zrobimy coś w odwrotnej kolejności? Chyba nie. To nie ma żadnego znaczenia kompletnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A co to za roślinka? Ciemny grzybek. A tutaj co się dzieje? Nie wiem, nie widzę. Ale jesteśmy już w znanym terenie. Znaczy, tamten też był znany, ale ten jest jeszcze bardziej. Szczególnie, że chcemy kanion, prawda? Ale zanim kanion, to ja się tutaj jeszcze rozprawię z tymi bydlakami. No i kolejny poziom wbiłam tutaj. Wcześniej wbiłam w kanionie. No halo, okej, udało się. Zastanawiam się, czy rozmawiać z NPC, takimi jak na przykład Jack Alligator. W sumie nie wiem. A, tu się goblin leje z tymi. Dobranoc. Widzę, że ktoś się tutaj bardzo nie lubi gatunkowo. Znaczy, wiecie, mamy też w sumie zadanie związane z piratami, które dostaliśmy od naszego przyjaciela druida. Tylko pytanie, czy... Jakby, wiecie, co dać sobie na pierwszy ogień, nie? To jest bardzo dobre pytanie. Tam coś na dole też jest. Trochę dziwne to kształtowanie terenu. Słyszę kolejne gobliny. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Okej, coś mi nie klikło, widzę wcześniej. Kurde, co mi tutaj tak miauczy, no? Cholera jasna. To jest nie do zniesienia. Na pewno nie pełzacze, one nie miauczą. Tu coś miauczało, cholera, no. Bez sensu. Słyszałam goblina jak nic. No tam chyba miauczą na dole. Nie słyszę? A, tam jest cholera jedna pewnie. Ty miauczuchu jeden. O, cholera jasna. Szaman tak miauczał? Prawo, 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 lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, lewo, prawo, prawo. Super. Nawet nie zwróciłam uwagi, czy to była pełnia życia, czy to były zwykłe eliksiry. O, tam coś mamy na górze. Serio nie sięgnę? Dobra. Mamy to.
Ja sobie spróbuję zeskoczyć tędy. Okej. I siup, będziemy mieli od razu obie wieże załatwione. Fajnie. Co my tu mamy? Worek marchewek, lewo, prawo. Okej. Czyli taki stary kufer z Jarkendaru. Mamy 10 punktów nauki. Nie wiem, w co by to zainwestować. Ale nie ukrywam, że na przykład z takiej kuszy by się przydało wbić chociaż te 30%, nie? Mamy 10. Można by było o tym pomyśleć. Prawda? Wydaje mi się, że całkiem niezłe by to mogło być. Wiecie co? Wyjątkowo. Bym pogadała chyba z Jackiem Alligatorem. On mnie nie atakuje, jak widzicie, więc jest chyba git, majonez. Te sprawy. Będą mnie bić? No raczej nie. Nie, no Henry jest zajebiście na biało. Chyba nie mają zamiaru mi spuścić w pierdów. Chcesz ze mną gadać? Nie. Ma wywalone nawet na mnie. Super. To ja sobie pozbieram roślinki. Okradnę Jacka Alligatora z jego rzeczy w obozie. O, ma tylko kufer. Skórek nie można zabrać. Prawo, lewo. Ok. Dobra, powiem tak. Na razie nie marnujmy czasu na piratów. Chodźmy do kanionu, bo chciałam zebrać ten kostur, który potrzebujemy dla Spencera i zakończyć wątek ze Spencerem w miarę możliwości oczywiście, bo myślę, że nie jest to w 100% wykonalne dzisiaj, ale w jakiejś części na pewno jest to możliwe. Już nawet nie zwróciłam uwagi, jakie rośliny stałe nam się udało zdobyć. Na pewno jeden z ważniejszych składników, który się udało, to jest ten. Szczaw królewski jeden. To na pewno widziałam, że zdobyliśmy. Mamy szczurki też. No mają jakąś taką głupią, strasznie nazwę, bez sensu. No właśnie, szczur kanionowy. Dla mnie ta nazwa trochę jest bez sensu. Myślę, że szczur pustynny byłoby lepsze. Tak, no jest standardowy teleport, ale nie mamy kamienia ogniskującego. Więc właśnie w taki sposób możemy się tam dostać na ten główny plac, bo tam było zawalone, jak pamiętacie, dzisiaj. Widzieliśmy. Więc to jest w sumie ta ścieżka, która nam powinna to umożliwić. Jak na razie, jak widać, tacy przeciwnicy dosyć przyjemni. Biegnie jakiś kąsacz. Śmiesznie umarł, bo dźwięk umierania był bardzo taki dziwny. Ała! Jezus, kochany! O Boże, o Boże. Ała, moje serce. Ja chciałam tylko po zębatę ziele przyjść. Jak się na mnie rzucił. O. Jezu, ale zawał moment. Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Ja pierdzielę. Co to było? Miałam iść tylko do kanionu, ale kusi wejść do kopalni. Co to jest? Pełzacz? Twardy pełzacz. Spoko. Nie widzę, że był jakiś bardzo twardy. Mam nadzieję, że nie oślepniecie. O, wojownik. Super. Wlazłam prawie na niego. Czy w sumie wpakowałam mu się w szczypce. Siema. Co tu się dzieje? Kolejny pełzacz. Powiem tak, robimy rozgrzewkę pełzaczową przed wejściem do innych kopalni. Przyda się. Podejrzewam. Zresztą expik. Siema. No i dobra, miło. Wywalone z kapci pełzacze. Jestem ciekawa, czy spotkamy ogary. Jakbyśmy spotkali, to w sumie byłoby spoko. Aha. Dobra, zebrane. Wychodzimy stąd i idziemy do kanionu. Prawda? Prawda. Nie tędy. Tędy.
Fajnie wrócić do Jarkendaru w kolejnym innym modzie. Mnie to osobiście odpręża takie coś. Tam się zaślają między sobą. Te, widzisz mnie? Tak jest, widzisz mnie. Tu jakaś miksturka leży, randomowa, w ogóle zajebiście. Siema, to szczury? Kąsacze. Halo, kąsaczu. A nie, to wi... A to ten, dobra. Zapomniałam o tym, że takie stworzenia dodali. Łaś, dałam pogryźć bez sensu. Trochę to bije, szczególnie w grupie. Zresztą zobaczycie, że te psiaki nie są lepsze. I widzę, że mamy obozowisko orków. Hał, hał. Zróbmy tak, wypijmy sobie. Tych małych mam bardzo dużo, więc poświęćmy się trochę i wypijmy. Jak widzicie, nie narzekam raczej na brak mikstur. Czy my dzisiaj dojdziemy do tej świątyni? Wydaje mi się, że powinniśmy, bez problemów większych. Powinno się udać. Orkowie mi tam poszli coś zabić. To jest zajebiste, jak po prostu robimy kroczek do tyłu i bijemy wszystko, co żyje. Super. Tutaj nie ukryli nic przede mną twórcy? Ukryli. No właśnie, bo tu były rzeczy. Zawsze. I czy same zakiewki w sumie? A myślę, że spoko. Okej, rzucili się na coś dziwnego, bo tak jakby w ich obozowisku coś żyło. Chyba, że się nagle leją między sobą, ale to by było głupie. W ogóle są bardzo mądrzy, bo jak widzicie, wracają na swoje miejsce posterunkowe. Okej, jeden. Dobra, oboje idziemy wpierdzielić. Jak widzicie, to są plemienni orkowie. A mi coś kryt nie chce wchodzić. Niedobrze. Wiecie, kusi zbadać cały ten kanion, nie? Ryba. Boże, kąsacze to są dla mnie najgłupsi przeciwnicy w Gotiku. Ja nie rozumiem ich ewenementu. Aha, widzę, że oni te kąsacze sobie biją. Ej, chodź tu. Aha. Ale dobra, widzę, że idą. Gorzej, że wszyscy tu biegną chyba. Na szczęście z takimi trzema czy coś to jestem w stanie sobie poradzić. A to wódz przyszedł do mnie. O nie, nie odsunęłam się i dostałam. Co on miał? Kamień ogniskujący. Świetnie, możemy w takim razie aktywować teleporter. Super. Ale wiecie co? Kusi jeszcze sprawdzić drugą część kanionu. Chociaż nie powiem, robi się wie... Co tam się dzieje? Ale nie, no, za bardzo mnie to kusi, żeby tam iść zobaczyć. To na przykład są ogary jakieś czy coś? Jest brzytwiak. To mnie akurat nie dziwi. Jest ogar. Zobaczymy, jak ja sobie z nim radzę. Ja po prostu jestem bardzo ciekawa. Ołano. Prościej by było, jakbym, wiecie. Ten drugi cios mi wszedł, a on tak dziwnie się, bo ja wiem, zaciął. To było bardzo dziwne. O, więcej ogarów, ok.
Czy może być tak, że one się rzucają w parze? Nie mam pojęcia. Miałam iść po kostur, co ja robię. Nie wiem. Nie no, w sumie... bez sensu tam wjechać w życie. Ale na szczęście nie biją dużo. Okej. Zobaczymy, co my tu mamy. Jakieś rośliny, pierdoły, te sprawy. Pięść wichru. Bez sensu. Ty, tam można wejść. Ja już tutaj widzę tekstury sugerujące, że tu coś jest. Co tu jest? Nic. Jajco totalne. Gra mnie oszukała. Cudownie. A to? No, nic szczególnego. To też nie. No dobra, widzę, że jakoś bardzo nie rozbudowali wcale tego Jarkendaru. Tak tyci pyci. Tak pyrrycim. Tutaj już jest trochę ciemno, ale chyba damy sobie radę. A, gobliniarskie. Spoko. Nie trafiłam. Jeszcze jeden tańcuch? O kurde. Coś mnie bije. Nie wiem. A to był rapierek. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Amulet ognika. Sorry, ognia. O matko, ognika to już mamy. Piciu kawusie. Wiecie co, ale fajnie, że da się na przykład całą taką, na przykład kotlinę, obskoczyć w godzinę nagrywania. To jest dla mnie zajebiste. Myślę, że to jest bardzo satysfakcjonujące. Na pewno jest mniej dojebana niż w gotiku drugim, Noc Kruka. Bo... że tak powiem... Okej, znalazłam szpadę. Pokażcie mi te bronie. Jest rapier i szpada gdzieś powinna być, ale... Chyba, że to była ta szpada paladyna? O, tu bym X-a przegapiła. Kamienna tabliczka magii i smoła. Ile mamy ciemnych grzybów? Pytanie życia. Czy ominam rośliny? Okej, okay, już mamy kolejne, będziemy mieli plus dychę do many. To jest niebywałe. Dobra, niestety się ciemno robi. To jest trochę minus. No ale dobra. To co, lecimy do tego, do biblioteki w kanionie. Tam górę sobie zostawimy na inny odcinek. Myślę, że jak będziemy już typowo tutaj w Jarkendarze robić rzeczy, to tam pójdę. Wiecie, na razie chcę się skupić typowo na kanionie. Tutaj tych orków jeszcze trochę będzie, więc trzeba by było... Szaman to chyba mnie widzi. O cholera. Co ty robisz? Nie wiem, w sumie fajnie, że się pobagowali. Bo ja dzięki temu tu mogę porobić rzeczy. Ten ork, on mnie kurna widzi. Wiecie, on po prostu nie ma tutaj zasięgu, żeby do mnie tak walić z takiej odległości i dlatego nic mi nie zrobił. Oh my god, nic mi nie zrobił, go. Mógłby swojego walnąć. Gorzej, że on ma tam kumpli. Jak napierdziela we mnie. Halo? Siema? Sporo was tu jest. Okej, pięknie. Ten wyciągnął broń.
Spoko. Tu dyszkę. Spróbujemy podejść do szamaniara. Siema. Szaman jest w namiocie i odpierdziela manianę. Halo? O nie, zbugował się. Siema. Gdzie jakaś frajda z gry? Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Sporo złota. I widzę, że zaraz wbije znowu kolejny poziom. Ci orkowie pod tym względem mnie po prostu miażdżą. Nie są tacy poziomo wbijający się sami. Oła. O nie, ja słyszę orka jakiegoś innego jeszcze. Nie widzę. Chyba, że on mi powiedział w twarz po prostu swój tekścik. Chociaż to było trochę dziwne. Tu jakieś itemsy? Nie. Tu jakieś itemsy? Nie. Tu został jeden z tego, co... mi się kojarzy, ale mnie na razie nawet nie widzi. Myślę, że można zaryzykować coś spanie do świtu. Wiecie, co by było śmieszne, jakby on tu przyszedł? Miałby takie, no i dość zdrzemne. Ale patrzcie, jak szybko łapią agro, to jest aż takie, kurde. No. Coś jak dobrze bronisz. I patrzcie, 560 punktów do kolejnego poziomu. Nie ma się czego w ogóle obawiać. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Super. Otwórzmy. Aha, drugi jest otwarty. Super. Kamienne tabliczki. Dzień dobry. No. Chodź tu. Tu akurat właśnie jest dużo mniej niebezpiecznie niż w podstawowym Gothicu 2, bo tak naprawdę same szkielety tutaj chodzą. Czy to jest jakiś bardzo ból w tyłku? No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. No nie, tu jest coś pod teksturą. Kufer. Pulpitów nie będziemy czytać, mimo że się świecą na zielono, bo ja nie umiem ich czytać, więc to jest bez sensu. Okej. Okay. Tutaj jest przejście gdzieś. Ale drzwi bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Są zamknięte, więc widzę, że tutaj będzie raczej fabułka pchana. To nie jest już jedyne takie miejsce, ale jeszcze po drugiej stronie możemy zerknąć, co się tu dzieje. Jak widać, żadnych ognistych demonów, takich cudów. To akurat mega spoko sprawa. Żadnych kamiennych strażników. Nie ma na co narzekać. Siema. No i został jeden szkielecik na dole. No, chodź. Super. Pierścień magii. Prastara kamienna i magiczny kostur. To co? Myślę, że zrobimy tak. Zrobimy tak, że pójdziemy aktywować
kamieniem ogniskującym piedestał. Zdecydowanie. I co później? Nie wiem. Na co ja mam wydać te punkty? Myślę, że damy w tą kuszę, bo nie zaszkodzi sobie wbić do 34%. Możemy się przenieść tym. Tylko, że tu są bandyci. I oni, jak widzicie, bardzo biją mnie. O nie. Dobra, więc nie tepujemy się na razie tutaj. Bo wyteleportowanie się stąd będzie trudne. Ale mamy aktywowany, więc to jest najważniejsze. Czy ja gdzieś potrzebuję? Z piratami na razie nie chcę rozmawiać. Nie czuję takiej potrzeby. Do druida. No i wracamy do Boże, nie do Jarkandaru. Jesteśmy w Jarkandarze. Wracamy do siebie. I spróbujemy ogarnąć zadania ze Spencerem. Nie wiem, czy uda nam się zrobić wszystkie. Dzisiaj jeszcze wątpię w to. Jak do niego dotrzemy, to będą cuda. No niestety, ale szybciej się tutaj nie da dotrzeć. A szkoda. Znaczy, w sumie zrozumiałe dosyć. Także klasyczny powrót będzie. Dobra. Zbliżamy się do końca, czy jeszcze? Chyba powoli, powoli zmierzamy tam, gdzie trzeba. Tu gdzieś już powinna być ta jaskinia. Ojejku. O, udało się wbić dzisiaj dwa poziomy. Na jednym odcinku. Przez godzinę. Zróbmy save'a. Jakby mi grę wywaliło. To by było bardzo niefajnie. I teraz zrobimy tak. Siedlisko goblinów. Siedlisko goblinów na samym końcu. O Jezus. Spencer, mam dla ciebie wszystko już chyba. Witam. Oto magiczny kostur. Dobrze, daj mi go. Teraz masz już wszystko. Tak. Teraz mam wszystko, co trzeba do przeprowadzenia rytuału. I co dalej? Teraz przywołam ducha i zobaczymy, co nam powie. Okej. Poczekajmy tu na Spencera. Hej, ty. Powiedz mi, jak długo to potrwa? Dopiero co skończyłem. Zeszło to trochę dłużej, ponieważ duch nie chciał mi się podporządkowywać. Ale teraz jest tam. Natychmiast zapytaj go o skarb. Czy powie mi prawdę? Tak, moc rytuału zmusza go do mówienia prawdy. Ale nie należy z tym się ociągać. Duch nie będzie tu długo, ponieważ zaklęcie jest krótkotrwałe. Witam. Jesteś duchem kapitana Kuternogi. Tak, to ja. Kto zbudził mnie ze stuletniego snu? Szukamy skarbu, który schowałeś gdzieś na bagnach. Gdzie on jest? Mój skarb. Niedaleko stąd. Zakopałem go w pieczarze. Wszystko, co udało mi się zdobyć ostatnim razem. Masz jakieś inne ukryte skarby? Tak. Jeden z nich jest zakopany w pieczarze na wybrzeżu Arantu, niedaleko od wioski Patara. Jednakże jaskinia jest chroniona przez nieumarłych piratów. I tam schowałeś główną część swoich skarbów. Nie. Główna część znajduje się na Wyspach Południowych. Można znaleźć mapę W. Aha. No to kapitan Kuternoga już chyba odchodzi z tego świata. Teraz wiemy, gdzie znajduje się skarb. Tak, jaskinie łatwo znaleźć. Więc ruszajmy w drogę.
Podążaj za mną. Dobra, to ruszajmy. Myślę, że bez większych przeszkód. Chociaż nie powiem, on zaraz zacznie tutaj cuda odwalać. Ale damy radę. Chyba. Dobra, zwolnijmy trochę. Bo to jest już niedaleko. Zobaczymy. To bodajże tu się schodzi gdzieś. Jeszcze kawałek. O, jak widzicie, tam na dole pokazuje nam przeciwników. I właśnie tędy się schodzi. To jest dla mnie bez sensu, że kazali mu spadać jakby tędy. Jak widzicie, ten golem... Co on robi? Niedobrze. Nie, on się tam spierdzielił na dół. Słabo. Halo, dzień dobry. No. Tam już jeden nawet tańcował dla mnie. Super, grzyby mu przeszkadzają. No zajebiście. Ja nie chcę za blisko podchodzić tych innych golemów. No. Dobra. No chodź, no przecież widzisz mnie. Halo. Czasami golemom trzeba ułatwić trochę pracę. Tak myślałam, że mnie trafi, wiecie? Ten się baguje, widzę, na teksturach. Dobra. No i pięknie, teren... Wydaje się być czysty. Więc tutaj, gdzie stoję, musi być zakopany skarb. Dobrze. W takim razie, teraz go wykopię. Tak. Ale pośpiesz się. I tak już straciliśmy sporo czasu. No, mniejszego X-a się chyba nie dało narysować. Ach. Bardzo dobrze. Amielet, którego szukałem, też tu jest. Daj mi go. Resztę możesz zatrzymać. Dobrze. Oto on. Ha, ha, ha. Wreszcie jest w moim posiadaniu. I to wszystko. Nic więcej nie potrzebujesz ze skarbu. Tfu. I co mam zrobić z tymi gratami? Co takiego złoto? Iluzja. Ale prawdziwa władza, wręcz przeciwnie, to wszystko. To dziwne. Wcześniej mówiłeś zupełnie inaczej. Co to za amielet? Zwiększa magiczną energię, a tym samym moc mojej magii. A w połączeniu z dwoma pierścieniami, należącymi do niego, moc magii jeszcze bardziej wzrasta. A te pierścienie, jak sądzę, już masz, prawda? Tak, masz rację. Znalazłem je wśród ruin pradawnego ludu. Brakowało mi tylko amuletu. Ale skąd wiedziałeś, że posiadał go Kuternoga? Kiedy odkryłem zatopiony statek na bagnie, to znalazłem tam starą księgę, która należała do sternika. Właśnie z niej dowiedziałem się o tym, że Kuternoga ukradł ze świątyni amielet i inne kosztowności. A jak zdołałeś bez przeszkód przejść na statek obok tych wszystkich nieumarłych? Ci wszyscy ożywieńcy i nieumarła załoga statku, to moja robota, ha 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 ha. Musiałem jakoś powstrzymać osoby postronne przed wejściem na bagna, dopóki nie osiągnę swojego celu. Rozumiem. Teraz wszystko jest dla mnie jasne.
Nie, jeszcze nie wszystko dla ciebie jest jasne. Nadal nie rozumiesz, kto tak naprawdę stoi przed tobą, hahaha. Co chcesz przez to powiedzieć? Hahaha, ciągle jeszcze myślisz, że stoi przed tobą pirat Spencer. On już dawno nie żyje. Jak to? Spencer nie żyje, a ty nie jesteś piratem. To znaczy, że do tej pory okłamywałeś mnie. Tak jest. Zwabiłem cię w pułapkę. Cały czas obserwowaliśmy ciebie. Obserwowaliście mnie. Niby kto? O nie! Ale bieda. Widzimy cię, robaku. Nie uciekniesz nam. Tak. O cholera jasna, niedobrze. Czy w sumie... Wiecie, w kupie siła, ale... No. Dobra, fajnie. Panie admirale. Ależ mnie pan oszukałeś. Dobra. Kościany mag, co on miał przy sobie? Miecz kuternogi, piracki pirat, magiczny kostur, eliksir. Amulet kapłanów, no tak, bracia z kasty do many mamy. Almanach opętanych. Sakiewka, złoty puch, o Boże. Czy mi się amulet kapłanów zebrał dwa razy? Czy mnie się tylko wydaje, że mam go dwa razy? Amulet kapłanów. Tak, mamy dwa te amulety. Co mi tutaj tak... Czego tam są gobliny nagle na górze? Zaraz. One się zrespiły, czy co tu się dzieje? Tak. A, pierdolę, dobra. Taktycznie. No chyba to przeżyje, nie? Nie ma ich aż tak wiele. No, co jest? Trafiaj go. Nie no, wiecie co? Przecież tutaj byłam. One się musiały tu zrespić. Jakimś cudem. Zły duch. Tak, to wiemy. Złoto piratów. Admirał. Wykonane. Skarb na bagnie. Rytuał. Magiczny kostur. Super, zobaczmy jeszcze raz sobie ten dziennik. Od samego dołu. Rusznikarz to nie tu. To piąty rozdział. Wola Korowskiego. Wyspę nieumarłych. To później. Prowadzenie dla Sandroka później. Królewskie szaty później. To później, później, później. Paladyn. No tutaj jesteśmy już na miejscu. To proroctwo, trutka, jaskinia. Obóz, nieznana dolina. Ruda dla króla. Tak, kopacze. Homer, wysłannicy ciemności. Wyzwolenie Korinis. Wiecie co, no wypadałoby do Kiliana się udać. Myślę. Pogadać z nim. I chyba będziemy tam kontynuować te wątki w Jarkenderze. Bo zapowiada się, że to będzie dobry moment, żeby się tym zająć w sumie. Kamienny krąg ogrów. Chodźmy jeszcze raz do Jarkendaru. Na chwilkę dosłownie. Bo mi tylko zależy, żeby pogadać z Kilianem. I zakończymy sobie odcinek na dzisiaj. Po tej rozmowie. Myślę, że to będzie dobry plan. Zobaczymy, jakie on nam da konkretnie następne kroki. Ale myślę, że będzie w porządku. Fajnie, bo to zadanie z admirałem już czułam, że mi zalega.
Jak sobie mogłam się tepnąć do Kiliana wtedy, a szłam do niego chyba. Siema. Powiesz mi coś? Zły duch to już przeszłość. Chcesz powiedzieć, że znalazłeś ducha i zniszczyłeś go? Tak. On przybrał wygląd pirata i przez jakiś czas wprowadzał mnie w błąd. Ale już więcej nikomu nie będzie szkodził. Chwała Adanosowi. Wyświadczyłeś nam wszystkim wielką przysługę. Weź w nagrodę te zwoje. No i co, i to tyle, tak? Okej, czyli na razie z Kilianem i tak nie ruszymy żadnych innych wątków. Okej, czyli rozumiem, że do Jarkenderu nas coś innego zaprowadzi jeszcze. Chyba, żebym musiała robić dla niego zadania, na przykład tą jaskinię ogród i... Ogród, tak. I obóz piratów, tylko że... Nie chcę na razie tego robić. Chyba. Jak widzicie, Jarkender nie jest wcale taki prosty, bo jednak zrobili mi krzywdę tamci ludzie, ci bandyci. Także myślę, że się na razie stąd zmywam. Jarkender to jest czwarty rozdział w sumie bardziej. Także powinniśmy się zająć innymi rzeczami. Została nam, jeżeli mówimy o fabule... może inaczej. Mamy jedno zadanie poboczne i jest to Banita, które musimy zrobić u André. I mamy jedno zadanie związane z... dwa zadania. Główne. Nie, w sumie to nie. Korinis możemy odbić. Byłoby to wskazane, bo później jak wejdę do czwartego rozdziału, to się jedna rzecz może spierdzielić. Mianowicie, zaraz wam powiem, o co chodzi. W czwartym rozdziale pojawiają się zadania związane z grą w kości, prawda? No i w karczmie u Koragona pojawiają się zawodnicy, którzy mogą grać z nami w kości. No i niestety, ale jeżeli przejdziemy do czwartego rozdziału przed odbiciem Korinis, to oni się tam, kurna, zrespią. I co się wtedy dzieje? Oni są i tak nieśmiertelni, ale wybijają mi tych orków. Co już dostatecznie komplikuje sprawę. Dlatego myślę, że tak, w kolejnym odcinku spróbujemy odbić Korinis. Spróbujemy. To jest bardzo ważne tutaj słowo, że spróbujemy. Spróbujemy odbić Korinis. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. I potem nam zostaje fabularnie kopalnia zamknięta, gdzie jest droga do Górniczej Doliny. Więc tam też musimy się udać. I tak myślę, że to zrobimy. No i później już aktywujemy sobie rozdział czwarty po zrobieniu tych rzeczy. Dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film. I co? I do zobaczenia w kolejnych. Cześć!